teraz już oficjalnie możemy Państwa przywitać na kolejnej wycieczce z cyklu Historia jednej ulicy. Jest... Ale nie wcześniej, niż Michał powie, o co chodzi w wycieczce, to ja proszę Państwa takim bardzo, bardzo gorącym apelem. Dzisiaj w Szkole Podstawowej nr 3 organizowana jest event, spotkanie, taka impreza, która ma na celu pomóc w leczeniu jednej z nauczycielek z tamtej szkoły, pani Góralskiej. Pani Góralska ma, zaatakował ją rak trzustki. Jest nadzieja na lek. Ten lek bardzo dużo pieniążków kosztuje. Dlatego my dzisiaj chcieliśmy z Michałem też pani Góralskiej pomóc. Pomóc też dzięki Państwu. Mam nawet taką puszeczkę. Tak? I chciałbym, żeby ktoś z Państwa może zechciał, jakaś może dziewczynka, czy mam jakieś dzieci, tu dzieciaczki jakieś? O, jest młody chłopak, chodź chłopaku, chodź. Państwa, kto z Państwa zechce jakimkolwiek datkiem wesprzeć leczenie pani Agnieszki, to tutaj Angliska z Ławskiej Trójki walczy o życie, potrzebna jest jej pomoc. To jest pani, która matka trójki dzieci, żona. Proszę bardzo. Trójka, na pewno. Są na zdjęciu trójka dzieci. Chyba, mamy na to całą wycieczkę dzisiaj. Mamy całą wycieczkę na to. Czwórki nawet, czwórki. Dobra, okej, czwórki. Michale, przepraszam, może za taki wstęp, może nie tak jak zwykle. Państwo, pieniążki w trakcie można wrzucać, czy teraz jak Państwo zechcecie. Michale, przepraszam bardzo. Jest nam bardzo miło, że są Państwo dzisiaj z nami. Państwo pamiętacie, że chcieliśmy zakończyć historię jednej ulicy na 30. wycieczce. Zdecydowaliśmy się przedłużyć ten cykl o 5 kolejnych i bardzo się z tego cieszymy, bo dzięki temu możemy zawitać w tak nieznaną części Ławy, jak ulica Towarowa. Witamy wszystkich Państwa, którzy na co dzień, czy co miesiąc są z nami. Witamy panią Monikę Krajnik, której długo z nami nie było i bardzo się cieszymy, że dzisiaj zaszczyciła nas swoją obecnością. Tam jest pani Monika, schowała się po mojej prawej stronie. Witamy naszych kolegów radnych miejskich, witamy gości spoza Iławy, bo też widzimy już, bez państwa też już te wycieczki nie byłyby takie same, więc zapraszamy na wszystkie kolejne. Dzisiaj, szanowni państwo, ulica Towarowa. Ulica, którą do tej pory omijaliśmy, ale jak państwo się przekonają, jest to ulica, która naprawdę kryje w sobie niesamowitą dawkę historii. Wbrew pozorom, mimo tego, że jest to ulica krótka, do zobaczenia mamy dzisiaj naprawdę dużo miejsc, dużo wątków do poruszenia. W związku z tym bez zbędnej zwłoki, jak tylko Darek na pewno coś jeszcze dopowie, to ruszamy dalej. Państwa, a ja mam dla państwa dzisiaj parę gadżetów w środku tutaj. Powyciągałem część z takich swoich rzeczy, które myślę sobie, że zechcecie Państwo w ramach konkursu wystartować i je zdobyć. Mam upominki dla dzieciaczków. Czy to jest może jakieś dziewczynkę taką widziałam fajniusią z mamą? Albo chłopczyka? Chodź chłopczyku do mnie na chwileczkę, tak? Chodź, najmłodszy uczestnik dostanie fantastyczną nagrodę w postaci takich klocków Lego gumowych, ale dedykowanych Iławie. Fajne. No, zobacz, super. Można je tak nakładać. Dostaniesz tylko jeden, bo może ktoś jeszcze konkurs jakiś wygra. Ale w związku z tym, że jesteś pierwszy, możesz wybrać, który klocek. Ten bym, też złoty bym wybrał. Jasne, że tak. Państwo, rzeczywiście Michał wspomniał o tym, że jest to wycieczka kolejna, że 31. ulica na tapecie. A ja w takim razie mam pytanie nie do pana Tomasza i nie do pana drugiego radnego, żebyście państwo tu pytali, nie macie prawa odpowiadać, ale inni wręcz obowiązek. Ile? Michał, ty też nie. Dobra, obiecujesz? Będziesz milczał? Michał jest, nagrodę by chciał dostać. Proszę państwa, ile na terenie miasta Iławy mamy ulic? Trzy pierwsze odpowiedzi, kto będzie bliżej, ten otrzymuje nagrodę, a nagroda jest nie byle jaka. 93. Tam? 65. 93, 64, 65. Państwa, nagrodę w postaci tego pięknego zestawu, proszę uprzejmie, talerzyk z napisem Deutsch Eilam Zaufet Jedenstadt otrzymuje kolega Mirosław, ponieważ był najbliżej, choć i tak daleko od prawdy. Kochani, 150. Zobaczcie, nas jeszcze lat czeka wycieczek. Mamy 31. Mileczku, proszę bardzo. Gratuluję, dziękuję. Proszę uprzejmie. Zapamiętamy 150 ulic w Iławie. Kto miał ochotę sprawdzić
ile ich jest dokładnie, to albo do Urzędu Miasta, albo tutaj do nas się można zgłosić, bo mam wszystkie ulice spisane. Ale proszę Państwa, za dużo gadamy, za mało, znaczy ja za dużo gadam, za mało pokazujemy. Zapraszamy Państwa. Proszę Państwa, w tym miejscu nie sposób nie wspomnieć o jednej bardzo istotnej rzeczy dla Iławy. Ja dzisiaj konsultowałem te swoje informacje i jak gdyby je weryfikowałem z panią Moniką, która, proszę Państwa, powiem tak, to jest kopalnia wiedzy o Iławie. Kopalnia wiedzy, pani Monika, fantastycznie, że jest z nami, fantastycznie, że pozwala nam o każdej porze dnia i nocy zadzwonić, zapytać. A Michałowi wpadł na pomysł przy pisaniu scenariusza wycieczki. Darek, może powiemy coś o majątkach, które były w okolicach Iławy. Gdzie te majątki były? Czy były? A jeśli były, to jakie? Proszę Państwa, i rzeczywiście były. Majątki to znaczy takie jakby posiadłości bogatych Iławian poza granicami miasta. Budowano tam jakieś dworki, ale przede wszystkim chodziło o dość duże parcele, na których oni mieli swoje gospodarstwa. I takich, proszę Państwa, takich majątków mamy aż 4. Na jednym z nich byliśmy 2 miesiące temu, albo w tamtym miesiącu. Miesiąc temu. Tak, miesiąc temu. Byliśmy na... tak, pan Michał wtedy, to ta słynna historia, jak Paczkowskiego kopnęli, a Michała zaczęła noga boleć. I to była wycieczka do na Lipowy Dwór i tam był taki dworek nazywany... Szynhof. Ja, Szynhof. Tutaj prawidłowa wymowa w języku niemieckim Szynhof. Ale to nie wszystko. Bo jeszcze mieliśmy całkiem nie tak daleko od majątku Szynhof, w okolicach dzisiejszej ulicy Polnej, kawałeczek dalej, był, pani Monisiu? Na Polnej? Zilberhof. Zilberhof. Czyli to raczej Srebrny Dwór, tak? Srebrny Dwór. Ale to też nie wszystko. Trzeci mieliśmy, proszę Państwa, tu, w tym miejscu, gdzie mamy zakłady drobiarskie i tak bardziej blisko rzeki. I nazywał się taką miał fajną nazwę, Die Frette. Nazwa własna, przypominam, przypuszczam, Die Frette. Jest na mapie. No i mieliśmy jeszcze trzeci. Na ulicy Ostruckiej, tak jest. A ten się nazywał? Pani Monisiu? Nie, na Ostruckiej. Na Ostruckiej. Freundshof. Czyli taki dom, taki dwór przyjazny, dwór przyjacielski, coś takiego. On, proszę Państwa, w sposób taki nie do końca precyzyjny był później przetłumaczony na powojnie jako Wesołówka. Jako Wesołówka. Czy ktoś z Państwa słyszał tę nazwę? Wesołówka. Nie. Funkcjonuje w necie, można to spotkać na niektórych mapach, Wesołówka. Czy Państwa mamy Zilberhof, Freundshof, Szynhof i Die Frette. My będziemy w pobliżu właśnie dzisiejszego dworka Die Frette. Był to dworek, taki położony bardzo blisko rzeki Ławki i też mam nadzieję, że sobie tam przynajmniej blisko niego podejdziemy albo pokażemy Państwu go. Będziemy musieli go raczej zobaczyć z pewnej odległości, chyba że wpadniemy na pomysł, żeby wybrać się tam w ramach innej wycieczki. Jest to ciekawe stosunkowo, bo tam jeszcze są pozostałości w krzakach, więc jak ktoś wie, jak się poruszać, to łatwo tam dojść. Czy w sprawie majątków coś jeszcze, czy... Bo tam była... A dlaczego tam była... A, torowisko tam było przecież. Blisko, tak, tam jeszcze jest taki lekki nasyp. No. Tak. Mhm. Ono tak zakręca dlaczego? Jakoś tam w tą stronę, nie? Mhm. Dobra, będziemy się temu przypatrywać. Proszę Państwa, czy jakieś może pytania do tego Zilberhofów, Freundhofów czy innych? Proszę Państwa, troszeczkę pod słońce będzie słabo widać, ale to wczoraj Michał wypatrzył. Proszę Państwa, mamy tak do siebie, że Michał idzie i patrzy, ja idę i patrzę, a Michał zauważa. Jakoś mam chyba pewną z racji mojego wieku słabszy wzrok, a Michał mówi, ty zobacz, Darek, tam coś stoi. Zobaczcie Państwo, mamy tego blaszaka z napisem 0 kg. A co tam jest z boku? Wagon. Wagon, tak jest. Jest to wagon, ale co jest ciekawe, wczoraj jak żeśmy zostali tutaj z Michałem schaltowani w trakcie robienia takiego rekonesansu i doprowadzeni do tego pana wręcz, to nam powiedział taką ciekawostkę, że ten duży blaszak został dobudowany do wagonu. Nieodwrotnie. Czy wagon już sobie tam stał? Oni chcieli zrobić jakieś sobie te pomieszczenia biurowe, czy jakieś inne rzeczy, czy jakąś wagę większą? Tak, i do tego dobudowali, do tego wagonu dobudowano tam i tam jest taki jakiś mini warsztat. Co jest jeszcze ciekawsze, za tym wagonem jest drugi wagon.
czyli dwa takie drewniane wagoniki, które zostało dobudowana ta ten blaszane pomieszczenie, bo mają jeszcze stare napisy, to są liść wagony mające koło 60-70 lat, chyba że Mirosław, nasz ulubiony kolejarz, mnie poprawi, że są troszeczkę starsze. Mirku, w wolnej chwili popatrz na to, tak? Gdyby Państwo chcieli kupić sobie taki wagon jak tutaj, to koszt wynosi około 800 zł. Cały czas na bocznicach kolejowych w całej Polsce, na dużych węzłach, stoją tego typu wagony. Można sobie kupić taki wagon za 800 zł, taką lokomotywę czy parowóz, jaki stał do niedawna jeszcze przy naszym dworcu, można mieć za 20 tysięcy złotych. Średnio przy nowszych wagonach koszt zakupu za jedną tonę wynosi 150 zł. Czyli kupując taki wagon, no tutaj takiego nie widzimy, wagon od pociągów pośpiesznych, Państwo kojarzą, pociągi pośpieszne, to taki wagon kosztuje gdzieś w granicach 15 tysięcy złotych, on waży gdzieś około 42 ton, jeden wagon. Czyli jest około 15 tysięcy złotych, żeby sobie kupić i jak widzimy, przy tej ulicy kilka osób skorzystało z takiej możliwości. Tutaj mamy dwa wagony, no i tutaj, ale jakiś dużo starszy, przerobiony na jakieś pomieszczenie. Ciężko to... To nie jest wagon. To nie jest wagon. Nie? To była wóda drewniana na kołach gumowych. Aha, no to dobra. Tak zwany wóz drzymały. Mirek, ile mógł mieć powierzchni taki w środku, taki wagon? 150 paru metrów, 57, 55, w zależności od wielkości. Proszę Państwa, takie małe mieszkanko, prawda? Nie takie małe. Okej, proszę Państwa, kto ma zamiar brać udział w następnym konkursie? Konkurs polega, tutaj już wszyscy mogą, mam do małe takie drobiazgi, ale bardzo cenne. Kto spróbuje wymienić wszystkie cztery hofy w okolicach Iławy? Tak. Tomasz, próbujemy? Tak. Dawaj. Nie. Wybacz, Freundshof, tak? Tak. Dobrze. Schönhof. Tak jest. Silberhof. I Beinhof. I tutaj ostatnia. Na fy. Na jedno. Dobra. Fretę, tak jest. Proszę Państwa, radny Woźniak wygrał i w nagrodę otrzymuje pins z Iławą, który będzie uprzejmy sobie włożyć za każdym razem w marynarkę, jak będzie na posiedzeniu Rady Miasta. Dziękuję. Proszę uprzejmie. Że był eksport do Niemiec ładowany ale z tej strony, bo to było samochody podjeżdżały i gęsi i kaczki szły do Niemiec. Aha. Kody rubiarski. Tak. Ale po wojnie nie przed wojną. No, tak przypuszczam. Już przechodzimy do zasadniczego tematu dzisiejszej wycieczki, najważniejszego tematu dzisiejszej wycieczki, czyli do ulicy Towarowej. Ulica, gdybyśmy cofnęli się do 1939 roku, nie było tutaj tak naprawdę nic. Było łagodne zbocze, które schodziło do rzeki Iławki i dopiero w czasie II wojny światowej wraz z budową parowozowni, o czym mówiliśmy przy wycieczce ulicą Wojska Polskiego czy przy wycieczce ulicą Kolejową, kiedy powstawały tam kompleksy budynków, kiedy powstawały nowe bocznice kolejowe, tory kolejowe, nowe obiekty parowozowni, wybudowano też tutaj całe platformy rozładunkowe. My na takiej jednej platformie w tej chwili jesteśmy. Z tego samego powodu, dla którego budowano tamte kompleksy. Jak Państwo wiedzą, po ataku Niemiec na ZSRR tory zatykały się dosłownie, tyle transportów szło na wschód i jednocześnie tyle wracało, że Iławski węzeł kolejowy dosłownie się zatykał. I wtedy siłą roboczą z Polaków, Białorusinów, Rosjan przystąpiono do olbrzymiej rozbudowy całego węzła kolejowego i właśnie wtedy na przełomie 1943-1944 roku w ramach tej rozbudowy powstała też dzisiejsza ulica Towarowa z tymi budynkami, które tutaj Państwo
widzą, ale przede wszystkim z tymi platformami rozładunkowymi. Gdybyśmy mieli sobie zadać dzisiaj pytanie, co tu się rozładowywało, no to oczywiście rozładowywano tutaj towary, ale przede wszystkim rozładowywało się tutaj wojsko. Wojsko, które czekało na kolejny transport, które oczekiwało być może na swoją kolej. Na pewno był tutaj też sprzęt, mamy zdjęcia sprzętu wojskowego, który czeka na bocznicy kolejowej, nie wiadomo dokładnie gdzie, ale zapewne było to albo to miejsce, albo była to taka platforma rozładunkowa wzdłuż ulicy Kolejowej, której nie widzimy z samej ulicy Kolejowej, bo ona jest odrobinę wyżej, ale później ją Państwu pokażę na planie. Także cała ulica Towarowa jest to pozostałość po okresie II wojny światowej. Wszystkie te obiekty, które tutaj widzimy, powstały w roku 43 i 44. Proszę zwrócić uwagę, jak wiele, co jest pod naszymi nogami, jak wiele kocich łbów, jak wiele kostki, po prostu tony dosłownie, tony. Jak w zasadzie weszliśmy tutaj już na tę część ulicy, która prowadziła do Towarowej, i cała Towarowa wyłożona jest taką kostką. Ulica, która znajduje się na uboczu, rzadko kiedy tutaj zaglądamy, ale to historia w czystej postaci. Proszę Państwa, jak konkursy, to konkursy. Lecimy dalej. Kto spróbuje wymienić trzy miasta partnerskie i ławy? Herborn, Tolen i Garksdaj, tak. Herborn, Tolen i Garksdaj. No dobra, drogi panie. A jakie kraje? Tak? Holandia i Niemcy. Brawo. Proszę pana. Jedyny w swoim rodzaju pins z herbem Herborn. Gratuluję. Dziękuję. Fantastycznie. Proszę państwa, przypomnę tak, albo powiem tak na marginesie, to mój uczeń ze szkoły podstawowej, dlatego taki mądry chłopak. Zapraszamy państwa. Czy mogę coś dodać? Tak. Po drugiej stronie. Jak będziemy. Jak będziemy. Tak? Po drugiej stronie. Po prostu. A te same papieżowe są jeszcze, nie? Ale jak się. Ja tu pamiętam, tak jak Krytyk ma ten początek swojej tutaj tego budynku, to szła taka grobla przez osiedle Lubawskie aż do Dziady. Równy teren. To wyglądało na wąskotorówkę. Ona jest zaznaczona, ta grobla. No właśnie kiedyś ja podjąłem ten temat i jest. Było mówione, że nie było widać, nie? Masz tą fretę? Na drugą drogę? Przepraszam, Michał. Nie. I tak nie wiem właśnie, czy ona szła do granicy. Ja myślę, że to jest to. Ale to jest droga, tak? To jest droga. No chyba, że takieś tu było. Mamy tak, tu. Bo tutaj, tak jak ta lipa jest, to była droga na osiedle. Na osiedle tam była. I wzdłuż tej drogi była też właśnie taka równa grobla, że przez osiedle szła cały czas prosto, przez plac zabaw i to szło aż na Dziarny. Taki równy teren był. Mhm. To wyglądało, jakby to był podsyp jakiś pod torowisko. Okej. Proszę Państwa, tutaj, jeśli Państwo będziecie uprzejmi podejść, to można tutaj wyłowić tą nazwę fretę, tak? A tu jest. Ja bardzo brzydko pokażę palcem, tak? O tutaj. Mamy też całą fretę. I to dokładnie widać, jak to było rozmieszczone. Tak to widać dokładnie linie kolejowe. To oczywiście wszystko, Michał. Tutaj mamy ulicę Towarową, jak widzą Państwo, jeszcze bez żadnych zabudowań. Czyli jest po prostu dróżka, która tutaj szła aż do praktycznie do samej rzeki, nie ma nic, mamy tutaj jakieś zabudowania tylko przy tej drodze, która tutaj odchodziła wcześniej. No i tu jest ten majątek, o którym Darek wcześniej mówił. To jest z 1938 roku zaktualizowana mapa i dopiero, tak jak mówiłem, w 1943 roku, 4 tutaj powstały te wszystkie zabudowania i tory, których dzisiaj tutaj no, nie widać. Mamy tylko jakąś drogę wzdłuż toru, mamy jeszcze stary wiadukt, o którym dzisiaj powiemy. Michał, spróbujmy powiedzieć, gdzie byśmy tutaj na tym terenie zlokalizowali tą majątek. Tu jest majątek. Nie, ale tu na terenie. Tam mniej więcej, gdzie ta... Gdzie te choinki. Tak, dokładnie tam. A droga była do nich tak wzdłuż starych tych lip. Dokładnie. Trochę zmieniona, ale ona jest... Do ale Państwa, taką jeszcze ciekawostką jest, poproszę, Pani Monisiu, czy mogę? Tutaj, tak? Pani Moniko, proszę powiedzieć, Pani Trutka, gdzie mieszkała? Tu na dole. Tu na dole, czy tutaj bardziej? Nie, tu. Tu były nie. Nie mówimy o majątku, tylko mówimy o koleżance. Ale nie.
tu był dom. To są teraz wodociągi. Tam w Dobieszowie mieszkali i to w Giertowie mieszkali i jeszcze ktoś tam, nie Zawrzyk znam innych. Mieszkali. Ale on Zakrzescy tu. Na dół. Natomiast tu, państwa... Gdzie te ścieki były? Gdzie te ścieki były, tak? Mieszkała pani Trudka. Tak. Pani Gertruda, jeszcze no. Całkiem fajnie działająca w mniejszości niemieckiej. Zresztą, kto byś z państwa chciał spotkać się z panią Moniką czy z panią Trudzią, można we wtorki od godziny 10 do godziny 13, tak? Dobrze mówię? Do 12. 12 i w piątki od godziny 13 do godziny 17 w ratuszu, w skrzydle, w którym jest informacja turystyczna. Są panie, mogą wypożyczyć książki, mogą popowiadać, spotkać się. Bardzo żałuję, że z przyczyn tego, że po prostu pracuję w te dni, nie mogę się częściej czy często spotkać z panią Moniką, bo powiadam, to jest naprawdę kopalnia wiedzy, którą trzeba wykorzystać. Panią Monikę wykorzystywać trzeba. Nie, tak, tak, tak. To jest, wykorzystywać. Jeśli... jak to się nazywa takie coś? Wykorzystywanie. No nie? No, no właśnie. Ja bym cię nie posuwał tak daleko. A no właśnie, tu jest w powiększeniu. Tylko przygotowaliśmy... Tu też nie ma tej kolejki. A tu powinna iść. Jak tu jest ekspedycja, to tu powinna być ta kolejka. No. Nie ma. A dokąd ona prowadziła ta kolejka? Niedaleko, ja nie wiem. To Trudka to wie, do tego. Trudka wie. Okej, dobra. A nie, czasami do tego wiru wydobywania? Państwa, poprosimy bliżej troszeczkę, tak? Michał, proszę bardzo. Przygotowaliśmy fragment wspomnień na byłego mieszkańca Iławy Georga Hoffmana, który trafił do niewoli jako żołnierz Wehrmachtu i 22 sierpnia 1946 roku wracał przez Iławę, jechał dalej, nie wiem z jakiego powodu, on jechał dalej po prostu i opisywał to co widział. Te wspomnienia ukazały się w roku 1948 w czasopiśmie Wir aus Preußen. Ja przeczytam państwu fragment, natomiast całość już jest opublikowana na stronach internetowego Muzeum Iławy, więc państwo sobie doczytają. Tutaj mam akurat fragment, przekopiowałem od momentu, kiedy on wjeżdża już do Nowej Wsi pociągiem. Ponieważ ponad polami Nowej Wsi Wesołówki szybko pojawiło się miasto Wesołówki, czyli tego majątku, o którym Darek mówił, przede wszystkim bryła starego kościoła, moje serce zamarło, przepełnione goryczą i bólem. Patrzyłem tak, jakbym śnił. Czy to rzeczywiście była prawda, rzeczywistość, nasza sytuacja, nasze uwięzienie, nasze wygnanie, nasza poniewierka, jak to mogło się stać? Przejechaliśmy przez wąwóz. Odymiony na czarno drewniany, znany od dzieciństwa most z drogą gruntową rozciągał się nad linią kolejową. Tutaj widzimy też ten most, który później został przebudowany. To jest ten most drogowy tam na obwodnicy. Pamiętają państwo ten stary, tam jeszcze wcześniej był inny. Nie było sygnału pozwolenia na wjazd. Zatrzymaliśmy się na moście nad rzeką Iławką, czyli tutaj w tym miejscu. Strasznie zacząłem się spieszyć. Teraz liczyło się tylko szybko, żeby wszystko zobaczyć i zapamiętać. Najpierw zobaczyłem ponownie stary kościół. Jego obraz wstrząsnął mną aż do najgłębszych zakamarków mojej duszy. W tym kościele zostałem ochrzczony, bierzmowany i wziąłem ślub. W nim stanęła trumna mojego ojca. I jak samobójca, który głęboko upada i w czasie tego upadania w ciągu sekundy przebiega mu przed oczami całe jego życie, tak ja widziałem mu jeszcze tysięcy innych niemieckich rodzin głęboki, religijny i poprzez bieg wydarzeń dramatyczny związek z tą budowlą przez ponad 6 wieków. I jeszcze fragment. Powitałem, pozdrowiłem kościół, który już nieraz w czasie wieków pozostał jako jedyny po pożarze i wojnie, jakby górował ponad całą ludzką niepewnością. Także nowy katolicki kościół pozostał nienaruszony. Poza tym nie widziałem jednak dużo domów, które jeszcze miały dach. Długa ulica dworcowa wydawała się być całkowicie spalona. Wysokie domy urzędników obok willi inżyniera budowlanego Kleina, potem naprzeciw domów Schefflera, dom na ulicy hrabiego Yorka numer 1 i domy za urzędem do spraw zaopatrzenia, także on sam, jak i w ogóle wszystko, co mogłem stąd zobaczyć, było rozbitą i wypaloną ruiną. Także ruiną z pustymi oknami był dom z mieszkaniem moich teściów. Całkowicie uszkodzony był też dach, pod którym moja żona spędziła dzieciństwo. I tak dalej, i tak dalej. Ja to puszczę, proszę sobie doczytać, a całość znajduje się na stronach internetowego muzeum. I proszę państwa, teraz ja tylko dopowiem to, co przed chwileczką pani Monika dopowiedziała też. Dlaczego on tutaj tak szybko to oglądał, dlaczego on szybko to tak zapamiętywał, bo nie mógł tutaj zostać. Bo pani Monika wspomniała, że... Ja wiem tylko tyle, że ci jeńcy wojenni, którzy mieli
jako adresy podawali tutejsze tereny. Prusy wschodnie, tak? To oni nie mogli tu przyjechać, nie musieli podać kogoś, no obojętnie jaki termin, czy adres na zachodzie pod NRD można było podać. Mhm. Bo na przykład Mówka, to on podał jakiś adres, który... I tam on stamtąd żeby... potem wrócił tu. A ten widocznie na wschodniej części nikogo nie miał, więc musiał podać adres zachodnich Niemiec. I nie mógł tu zostać, tylko tam transportowano. I on tam potem został. On tam dalej uczył w szkole. Mówimy o tym panu? Tak, tak. Okay. Do 50 bodajże 6 roku uczył. Mówimy o Georgu Hoffmanie? Tak. Okej. Okay. Znała pani tego pana? Nie. Ale słyszałam. Ale z Heima Kuliera. Aha, okej. Okay. Lecimy dalej. Dobra, idziemy dalej, kochani. Boże, tak, jesteśmy. W latach 70. XIX wieku powstawała linia kolejowa, przy której się w tej chwili znajdujemy. Tutaj mamy oczywiście kierunek do Olsztyna, jedzie pociąg, który zaraz mnie zagłuszy. I tam mamy kierunek na Toruń. I wtedy, w trakcie tej budowy, powstawały też w takich szczególnych miejscach jak tutaj mosty i wiadukty. Ten, który tutaj widzimy, nie powstał z chwilą budowy linii kolejowej. Była to zupełnie inna konstrukcja. Natomiast na początku XX wieku, od 1904 do 7, nawet 8 roku, wszystkie mosty w takich miejscach, w strategicznych miejscach, przy skrzyżowaniach ważnych z drogami, wiadukty nad rzekami, były przebudowywane, wzmacniane i z racji pewnego zagrożenia obsadzane też żołnierzami. I wtedy w 1905 roku powstał właśnie ten most kolejowy, który tutaj państwo widzą. Most, do którego my się bardzo przyzwyczailiśmy, natomiast jest to konstrukcja bardzo ciekawa z punktu widzenia takiej architektury militarnej. I też obsadzana była w tamtym czasie, praktycznie przez cały czas, co najmniej 20 żołnierzami. Przynajmniej na tyle przygotowany był specjalny blockhaus, który stał. Państwo być może kojarzą, po drugiej stronie tutaj w dole stał taki budynek, on był później wykorzystywany przez koleje. Natomiast wcześniej była to typowa wartownia dla... Chwilę poczekam. Była to typowa wartownia dla żołnierzy. Ona jakiś czas temu została całkowicie rozebrana. Dzisiaj mamy już tam niewiele pozostałości po tamtym miejscu. Natomiast z tamtego czasu mamy jeszcze... No, w sumie jeszcze 3 pozostałości, które widoczne są gołym okiem. Od strony północnej, czyli od tamtej strony, my tego z tej perspektywy nie widzimy. Mamy 2 poste standy, czyli to są 2 stanowiska dla broni, dla wartowników z ciężką bronią. One praktycznie w całości się zachowały, stąd ich nie widzimy. Jak będą państwo spacerować ścieżką nową, to państwo te 2 poste standy zobaczą. I dodatkowo mamy jeszcze metalowe, takie żelazne schody, które też są pozostałością jeszcze z czasów budowy tego obiektu i one zachowały się do dnia dzisiejszego. I jeszcze takie elementy wystają z tej konstrukcji metalowe. Jest to pozostałość po tak zwanym przejściu podmostowym, żeby wartownicy mogli cały czas pomiędzy, nie przy torach, ale z jednego do drugiego poste standu wędrować. Mieli takie specjalne przejście podmostowe i konstrukcja od tego przejścia jeszcze jest i doskonale ją widać. Przepraszam, ja zamieściłem zdjęcia, chwileczkę, dobrze, zacząłem zdjęcia na Facebooku, które pokazują właśnie te miejsce w środku. Dobrze, bo być może kawałeczek jeszcze podeszli, przynajmniej żebyśmy zobaczyli ten most, bo wygląda przepięknie. To jest jeden z ładniejszych mostów, zbudowany w tym samym czasie, jak budowane były mosty w Olsztynie, w samym centrum Olsztyna, to są te mosty kolejowe, bo Michał tu wspomniał, że to nie jest most z 1872 roku. I tak jest rzeczywiście. Ale most już istniał w 72 roku, bo wielkie połączenie, wielka inwestycja, która miała połączyć Toruń z miejscowością Wystróć, przejeżdża właśnie tu. Rozpoczęta budowa w 1850 roku, do Iławy dociera 1872 i 1 grudnia 1872 roku przejeżdża tu pierwszy pociąg najpierw do Stryny, później dalej do Olsztyna. Podejdźmy sobie na kawałeczek dalej,
bo tam są naprawdę ciekawe miejsce, gdzie można zobaczyć ten most. Jego fajna konstrukcja ceglana. Nie po to nam chodzi, nie po to nam chodzi. Dobra, żeby się musiał nosić, poproszę o tą. Bardzo ci dziękuję. Proszę. Tutaj z tego przytułka dobrze go widać. Nie widziałaś nigdy Dominika, co? Nie. Tam byśmy się z Michałem zeszli. Tu można sobie przyjechać, a tutaj kończy się ścieżka. Te dwa wejścia były od góry, nie? Tak, 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 tak. Tak. Układami kolejowymi i ten. Aha. Czyli się przymierzałem, żeby tu wejść. Nie to mógł wyboksować tą upadnię. Państwo, z tego miejsca jeszcze pięknie widać. Póki co most donikąd. Mamy ten most właśnie w tym miejscu, zrobiony razem. To jest wpisany w taki cały kompleks wycieczek tej ścieżki rowerowej. Tam sobie państwo idą. Tutaj ścieżka rowerowa się kończy. Mam nadzieję, że będzie poprowadzona dalej. Na ten most póki co na razie jest tak sobie przerzucony przez Iławkę i nigdzie dokładnie nie prowadzi, no bo tu się nam droga kończy. Jeśli państwo pozwolicie, to dwa zdania na temat Iławki. Ostatnia nagroda. Kto będzie w stanie powiedzieć, jak długa jest nasza rzeka? Jak długa jest Iławka? Ile ma kilometrów? Przypomnę. Wypływa z jeziora Jeziorak, wpływa do rzeki Drwęcy. 8,5. 8,5 do Drwęcy, kochany. Dali trochę. 20. 23, 20. Kto da więcej? 25. Pan Dariusz był najbliżej. 43,5 km. Państwa, w linii prostej rzeczywiście wydaje się, jest to niewiele, ale Iławka meandruje, Iławka zakręca. No i co najważniejsze, kochani, jest to rzeka o tyle ciekawa, no mamy ją tutaj, że w jednym miejscu ma w najwęższym miejscu ma tylko 2 m 80 cm szerokości. Natomiast w Iławie, w tych rozlewiskach między przepompownią ścieków i dalej, ma nawet 40 metrów szerokości. Także rzeka bardzo kapryśna, rzeka, która 4 już teraz będzie, wyschła nam na tyle, że nawet chłop wzrostu pana Tomasza Woźniaka przeszedłby przez nią, nie zamaczając sobie bielizny. Tak był w pewnym miejscu, tak obniżył się poziom rzeki. Rzeka jeszcze o tyle ciekawa, że wpływa do jeziora. Tak? Jezioro Iławskie, zwane też jeziorem długim, 3,8 km długości. Iławka wpływa do jeziora, mamy koryto, które przepływa przez jezioro i wypływa sobie dalej, płynąc w kierunku Dziarn, w kierunku elektrowni w Dziarnówku. Także bardzo ciekawa rzeka. Jedyny ciek wodny, który wypływa z naszego jeziora Jeziorak, tak? Rzeka Iławka. I dlaczego jest jeszcze ważna? Ponieważ na kilometr 800 metrów od ujścia z naszego jezioraka mamy jas. Jas piętrzący, który, kochani, decyduje o tym, jaki mamy poziom wody na Drwęcy. Nie, na kanale Elbląskim. Na Drwęcy w sumie też, ale ważniejsze jest to, że te grodzie, które są na Iławce w okolicy, no tutaj parę set metrów stąd, tak? One, kochani, gdy jest za mało wody w Buczyńcu, no to gród jest zamykana i zobaczcie państwa, 1862 rok. Georg Steinke, inżynier i budowlaniec kanału Elbląskiego, nie mając GPS-a, komputera, ani innych przydatnych teraz i nieodzownych wręcz narzędzi, geodetów, doszedł do wniosku i wymyślił, że tu Iława, oddalona 96 km od Buczyńca, rzeka Iławka i jezioro Jeziorak będą decydowały, jaki jest poziom wody 100 km prawie stąd. Tak? No jest to cała
cały geniusz Georga Steinke, który zaprojektował i wymyślił właśnie kanał Ostrucko-Warmińsko, kanał Ostrucko-Elbląski. Pomyliłem się w nazwie, ponieważ tych nazw funkcjonowało, proszę Państwa, do dzisiaj aż 17. Najbardziej taka popularna nazwa wśród w historiografii niemieckiej to kanał Oberlandzki. No i tutaj zobaczcie Państwo, nasza Iławka, maleńka rzeczka, decyduje o tym, jaki jest poziom wody na, do dzisiaj oczywiście, na Pochylniach, Buczyńcu czy Wieleniach. Buczyńcu. Państwa, gdy jest za mało wody, w Buczyńcu głównie, tak, w Buczyńcu, ona się, groć jest zamykana i tym samym podnoszona jest woda w jezioraku i tym samym ona idzie po jak gdyby po kanałami, jeziorami, aż do samego ale Buczyńca. Ale Nobla nie dostał. Nobla nie dostał, bo zmarł wcześniej. Wtedy jeszcze nagrody Nobla nie było. Okej. Okay. Państwa, czy jakieś pytanie odnośnie Iławki? A, konkurs był. Pan Darek wygrał konkurs. Przepraszam, panie Dariuszu. 43 km. Panie Dariuszu, zapraszam pana po odbiór nagrody. Nagroda jest też unikatowa. Otrzyma pan przepiękny, przepiękny brelok. Taki oryginalny. Z miejscowości Herborn. Nasze partnerskie miasto. Panie Dariuszu, gratuluję. Mam jako ciekawostkę. Proszę. Pewno część z Państwa pamięta bilety kartonikowe, takie nie za duże. Tak, i to jest jeden właśnie z takich biletów. Nie chciałem robić zdjęcia zwykłego biletu. Jak Pani Monika mi przetłumaczyła, jest to bilet tak zwany dopłata. To się dopłacało. Ktoś chciał, nie wiem, przewieźć jakiś dodatkowy bagaż. To po prostu szedł do kasy i zmieniał klasę z drugiej na trzecią. Deutsche Eiram nach Klosterkarte, czyli tak, dopłata pół marki i można było sobie zrobić już dopłatę taką dla pana konduktora. I tu mam jeszcze jedną taką ciekawostkę, co prawda niezwiązaną z ulicą Towarową, bo o tym za chwileczkę będzie inna, ale mamy, proszę państwa, też zdjęcie. Ono chodzi, ono śmiga sobie po internecie. Jest to zdjęcie Iławskiego dworca, tak dokładnie. Jest to poczta. Ten budynek bez dachu. Lucy, proszę bardzo. Ten budynek bez dachu. Z unieruchomionym czołgiem. To jest w zasadzie bo działo samobieżne, tak. Z działem. Też to zaraz puszczę. To jest też Iławski dworzec. Proszę bardzo. Bardzo się cieszę, że jest tu jeden z panów, pan Miecznikowski, opowiem od razu, do 2017 roku pracownik kolei i opowiedział taką ciekawą historię. Gdy będzie już na miejscu, to powiem Państwu, w jaki sposób jeden z mostów, tak? Czy tak. Jeden z mostów przestał istnieć. To za chwileczkę, tak? Co się spalił? To było przedłużenie całego. Chyba do tego spalone. Ale tu jeszcze parę było magazynów, nie? Na rampach. Tak, tak, ale mówimy o tym miejscu. Proszę bardzo. Jesteśmy na jednej z platform rozładunkowych, natomiast tutaj jeszcze no kilkanaście, nie więcej, 20 parę lat temu stał obiekt, który niestety spłonął. Ja doskonale pamiętam ten pożar, pewnie Państwo też pamiętają, który to mógł być 94, 95 rok. Tutaj w tych budynkach była jakaś artykuły spożywcze, też chemiczne, jakieś przemysłowe i to wszystko poszło wtedy z dymem. Całe wycieczki z Iławy szły tutaj, czy jakby z centrum miasta i z tym, co ocalało jeszcze, ja pamiętam doskonale, jak przez Królowej Jadwigi, przy której ja mieszkałem. Nad ranem się paliły, jest czwarta, trzecia. Tak, sporo osób po prostu z tym z zaopatrzeniem tych magazynów wracało. Ale proszę zwrócić uwagę, że to jest jak w momencie, gdy był ten obiekt budowany, to miejsce było budowane, jaki to był kawał inwestycji. To wyniesienie, całe zbrojenie, które tutaj musiało przyjechać, razem z tymi budynkami, z trzema czy czterema kolejnymi platformami, to było naprawdę spora, jak na tamte czasy, inwestycja. Proszę Państwa, zresztą do dzisiaj widać, że było to bardzo solidnie zrobione. My sobie tam kawałeczkę dalej przejdziemy. No i aż szkoda, że to do dzisiaj, bo to jest wykorzystywane. Panowie, dopowiedzcie mi, czy mam rację.
Ponieważ jest to wykorzystywane teraz bardzo słabo, prawda? Słuchajcie, te miejsce. Fajnie z myszką. Mhm. To znaczy 2012 do 2015-16 przebudowa linii tutaj tej warszawskiej Gdańsk-Warszawa. Mhm. To korzystano jako magazyny do elektryfikacji, modernizacji tej linii tutaj. A później? To korzystało firma czeska o nazwie Trakcy. Mhm. I część budynku przejęło Cargo. Tak. Z lokomotywowni przeniosło się do koło byłej przychodni zdrowia, a z pod byłej przychodni zdrowia tutaj przenieśli na ekspedycję Cargo, się przeniosło na swoje biura mocowe. Na tej kolejowej. Do dzisiaj to funkcjonuje. Ktoś funkcjonuje, tak? Okej. Okay. Państwo, mam jeszcze jedną ciekawostkę. Bardzo często pojawia się na forach internetowych to zdjęcie z podpisem przemarsz wojsk sowieckich przez Iławę. Nieprawda. Nie. Kochani, to nie jest Iława. Ktoś, kochani, pomylił te budynki, które wcześniej pokazywałem. O, już za sekundę pokażę. Ten, kto krążył to zdjęcie. O. Mogę przytrzymać? O. Zobaczcie Państwa, ktoś pomylił, uważając, że ten i ten budynek są to te same budynki. Nieprawda. Ci sowieccy żołdacy, którzy przyjeżdżają tutaj, no zima, bardzo podobno, mogą przypominać, mógł się ktoś pomylić. Te funkcjonują to jako Iława. Ja nie chcę teraz Państwa skłamać, co to jest za miasto. Jest to miasto na Warmii i Mazurach. Nie chcę teraz strzelać. Kojarzy mi się jedno miasto, nie chcę mówić go dokładnie. I jest to, proszę Państwa, nieprawda. To nie jest Iława. To jest. Natomiast to nie. Proszę bardzo, jak Państwo chcecie zobaczyć, to można sobie porównać i nie są to zdjęcia... To jest na pewno jakiś kościół. Nie są to zdjęcia Iławy, tak? Proszę Państwa, jesteśmy w miejscu bardzo ważnym historycznie dla polskiej kolei, dla Iławskiej kolei, ponieważ mamy tutaj miejsce, gdzie był wiadukt, tak? Tu mamy ten przyczółek, na którym był osadzony wiadukt. I on tutaj przechodził ulicą Jasielską. Jagiełłę. I tutaj można było sobie przez to przejść. Tutaj, jak my żeśmy schodzili, szła droga dalej i później w kierunku wiaduktu. I tutaj jest z nami pan, który był świadkiem tego, uczestnikiem wręcz, jak ten wiadukt został wymazany z historii. Mianowicie przyjechał oddział saperów Wojska Polskiego, chyba wtedy jeszcze Ludowego Wojska Polskiego. Chłopaki go zaminowali, no i po prostu go wysadzili w powietrze. Wysadzili go w powietrze w taki sposób, że były postawione na jednym torze i na drugim po dwie węglarki, to były 60-tonowe. Mhm. Podczas wysadzenia ten gruz wszystko, że tak powiem, wleczało w te węglarki. Dla Państwa, którzy nie słyszeliście, podjechały dwie węglarki, stanęły na jednym i na drugim torze, łupnęło i ten cały gruz osypał się ładnie do tych węglarek. Na pewno tam po boku też coś. Tak. I sobie te węglarki z tym gruzem odjechały. No i tutaj mamy ten przyczółek. Tak. Tu jeszcze jeden z naszych aktywnych uczestników wycieczek. Grzesiu ma zdjęcie, czy widział zdjęcie, na którym właśnie na tych dwóch przyczółkach były usytuowane... Nie, u góry. U góry, tak? Dwa działa przeciwlotnicze. Czyli Państwa, no rzeczywiście niezwykle ważne węzeł komunikacyjny, a już w ogóle w trakcie wojny było to strategicznie najważniejsze miejsce. Słucham? W czasie wojny, tak. No chyba... To może te ruskie widziałeś, Grzesiu? Nie, to podstawione może. Proszę Państwa, taka jeszcze ciekawostka, tutaj ten słup z pozostałościami, to też prawdopodobnie, proszę mnie tutaj, Zbyszko, że nie mam racji mnie poprawić. Słup prawdopodobnie jeszcze przedwojenny, no i te porcelanki, które zachowały się na szczęście. Zrobiliśmy z Michałem wczoraj zdjęcie tego. No tak fajnie, że zostało. Telegraficzne, tak? Aha. Proszę Państwa, mam tutaj zdjęcie, które zostało zamieszczone kilka godzin po wypadku, który miał miejsce. On jechał od strony? Od Rudzienic. Od Rudzienic, tak? Od strony. Zabry Zębek to robił. Panowie, bez polityki mi tutaj.
przecież nie, to prawda jest. Nie, bo nie był radny, jakby nie był radny. Bo pan, bo... Nie, no jeden z iławskich kolejarzy, no. No. Państwa, proszę uprzejmie. Tutaj pan Zbigniew powiedział dokładnie w szczegółach, jak to było. Tutaj prawdopodobnie nie zawinił człowiek, tylko element... Element ludzki. Tak. Ty, proszę państwa, to jak jechało z strony Rudzienic, to były węglarki, tak, panie Zbyszku? Jechały węglarki i jedna z węglarek... Stłucznia. Stłuczniem, tak? No to stłuczniem. Coś się tam w wagonie odchyliło. Tak, panie Zbyszku? Poprosimy, dlaczego doszło do tego wypadku? Nie chciał, może bym tak w szczegółach, ale... No to było w ten sposób. Skład był prowadzony przez lokomotywę spalinową. Skład prowadzony przez lokomotywę spalinową, tak? Po prostu wagony to były od rozładunku tłucznia i w momencie wjechania pociągu w stację opadła lewa strona zgarniacza wagonu, która uderzyła w drążek rozjazdu. Część pociągu... Zgarniacz wagonu uderzył... Co? W drążek rozjazdu. W drążek rozjazdu, cokolwiek to znaczy oczywiście. Część pociągu znajdowała się na jednym. Kontrolny dwa. Część pociągu... Okej, dobra, wierzę, że tak macie rację, panowie. W każdym razie, proszę państwa, część wagonów pojechało. Ale ja może wykończę. Część wagonu znajdowała się na jednym torze, natomiast po uderzeniu w ten drążek nastąpiło przełożenie rozjazdu i ta druga część rozjazdu została przełożona i nastąpiła była dwukierunkowa jazda jakby. Czyli część składu pojechała w jedną, tak, a część w drugą stronę. Tak. I w momencie, no jak mogło tutaj do wypadku nie dojść? W momencie no. rozjechania się tych wagonów właśnie z tego pociągu jakby uderzone zostało w filar tak, tego tak. wiaduktu. I wagony, te które zostały, czy te pierwsze? A, nie. Połowa poszła dobrze, a... Te drugie, proszę państwa, uderzyły... Ta druga część pociągu uderzyła w ten filar. Uderzyły w filar i proszę państwa, to jak pan Zbyszek mówi, na 9 miesięcy, a można przekażę został, dalej, został ta część torowiska została wyłączona, tak? Ta, znaczy wiadukt. Wiadukt był włączony. U góry. Włączony, u góry. Tak. Aha. Chodzi o to, że... Starami się nic nie stało na szczęście. Jedna strona, po jednej części z tego wiaduktu jeżdżono. Oddzielona była to. No. Pan Zbyszek mówi, że też ma film z tym, z jaką prędkością mogły uderzyć te wagony w te filary? Około 50 na godzinę. 50 na godzinę, proszę państwa. Mogło być 50, mniej więcej 40. No. Ale ciężar to jest. Może 40. Ale masa tego, ciężar. Masa tego zrobiła. Tak. Linia 009, Poznań. A ta linia 353, Poznań Skandynawa. Przepraszam. Przy tych budynkach. Proszę państwa, pan Zbyszek tutaj nam bardzo ładnie podpowiada, że z tego miejsca widać rzecz idealnie rozjazd, czyli mamy rozwidlenie. Rozwidlenie na ta droga, to torowisko, te tory, to jest do Olsztyna, natomiast tu w kierunku na małą stację, czyli na Gdańsk, tak? Fachowo to się nazywa jak? Linia 353 Poznań Skandawa. Tamta linia 009 Warszawa Gdańsk. Warszawa Gdańsk 009, a ta 353 Skandawa. I naprawiony tak. filar. Ten tam idziemy, biały żółty. Tak, tak. Tutaj proszę już, ostrożnie. Tylko przy boku tych wagonów, tak? Dobrze. Hej. Tutaj ruchu nie ma, ale to mamy. Jest pędzolinowy skok. Tak. Nie ma problemu. Nie. Mogę się przygotować na tym stanie do tego. Ja wiedziałem, że jest trudno. Ale mówiłem. Tak? Ale nie. Mogę się pan kolei pracować. No, to tutaj to ja bym nie widział. To jest ten filar, który został odnowiony. On został. Został obcięty na wysokości do dołu około metra i u góry to samo, około metra. Zbrojenie zostało dołożone i na nowo wszystko zostało... Takie lewary go tam trzymały, to na tak? Tym, tak, to było, tak. To było wszystko pod... Nie idźcie po torze! Tak, po torze nie chodźcie. I w taki sposób to zostało to odbudowane. Teraz to przekażę państwu.
Michał, widziałeś? Co? Znalazła pani. Proszę państwa, taka informacja jeszcze uzupełniająca ten nieszczęsny wypadek. To się kończy. Mianowicie przy remoncie, jak pan Zbyszek opowiedział, na wysokości metr od podłoża został ucięty filar. Później metr powyżej. Od góry. Od góry na dół też metr ucięty. To wszystko oparte na jakichś lewarach. Zbrojenie. Stawiono ten, to jest ten jeden tylko był uszkodzony, ten biały, tak? Ten jeden, taki jaśniejszy. Tak. Uzupełnione, stało to wszystko, proszę państwa, 9 miesięcy. Tutaj, z racji tego, że pan Zbyszek jest kulturalnym człowiekiem, nie mówi o tym, ale za tamtej Polski ulica Towarowa jeszcze była jednym miejscem, gdzie się działy przedziwne rzeczy. To taka ciekawostka humorystyczna na sam koniec. Mianowicie, tutaj bardzo często bywało, że przyjeżdżały transporty i czekały na swoją kolej, żeby mogły jechać dalej. Państwa, nie było kiedyś tirów, nie było transportu samochodowego na taką skalę, jak jest teraz. Dlatego wszelkiego rodzaju towary, takie jak od cytrusów i papierosów po wódkę, a skończywszy na pralkach, dywanach i innych, wtedy niezwykle, niezwykle chodliwych towarach, one były tutaj. Także bardzo często bywało, że przypadkowo się plomby zrywały. Ale to przede wszystkim z tym skrzynkami. Najbardziej tutaj pan Zbyszek podpowiada, że chodliwym towarem, który to, gdzie wagony się najczęściej samorzutnie uszkadzały, to były wagony z wódką. Jeden z zaprzyjaźnionych panów, który wówczas pracował w Milicji Obywatelskiej, opowiadał, jak to czasami znajdowano w wagonach między skrzynkami sprawców tego. Chłopaki tam weszli, no i zostali się tam, no. Zostali, więc jak zobaczyli, 2 metry w górę wódka, 2 metry w bok, w tył wódka, no to tam już sobie w tej wódce zostali. Idą po nas. Panie Zbyszku, także teraz poprosimy już o bardzo fachową informację. Pan chce włączyć to? Proszę bardzo. Nie, ja nie mam nic. Tak? Pociąg sieciowy do naprawy sieci trakcyjnej. Trzymania sieci. A, sieć trakcyjna, proszę państwa, jak strzeli, to jest telefon tutaj do panów. Uruchamiają tę maszynę, wyjeżdżają i to jest te instalacje na powietrze naprawiają, tak? To, co wisi tutaj na to wszystko. To, co wisi nad nami, to jest... Panie Zbyszku, już tak informacyjnie, do kiedy, w tym roku do Iławy dotarła elektryczność? Że zaczęło jeździć pociągi elektryczne? Linia warszawska to jest 009 w 86 roku. W 85 zaczęła się budowa, w 86 skończono, nie? W grudniu oddano, natomiast linia Poznań-Skandawa to jest linia 353 w 88. 1988. Aha, czyli lata 86. Dwa lata w połowie. I 88 tak. Została Iława całkowicie zelektryfikowana, także trasa do Olsztyna, do Gdańska, do Warszawy czy do Torunia była już zelektryfikowana, tak? Tak jest. Okej. Okay. To i do Skandawy elektryczna leci? Tak, to jest do Korsz. Do Korsz, to wiem. Do Korsz, tak. Ale do Skandawy. Tak, w tej chwili tam będzie też budowa, bo nie ma sieci. Proszę państwa, nawet nie wiedziałem, że mamy tylu specjalistów i tylu pracowników emerytowanych albo jeszcze pracujących w kolejnictwie. Byłem przekonany, że największym specjalistą od kolei Iławskiej jest Michał Młotek, ale Michał, rośnie ci konkurencja. Panowie zawodowcy wiedzą równie dużo, co i ty. Proszę państwa, Michale, poproszę tutaj, bo w tym miejscu postawiliśmy, że się z państwem rozstaniemy, pożegnamy. Zdjęcie ważne, ładnie. Tak, zdjęcie sobie razem z tym, tak? Także kochani, o właśnie! Nie będzie problemu, sobie zrobimy? Chyba, lepiej nie. Wyjdziemy na słońce, okej. Okay. Bardzo państwu dziękujemy za udział w kolejnej wycieczce. Spory kawałek przeszliśmy. Widzą państwo, ile ciekawych miejsc umyka naszej uwadze na co dzień. Spotkamy się kolejny raz za miesiąc, już w innych okolicznościach. Na pewno będzie wiosna.
Co dodamy jeszcze? No 150 ulic, państwo wybierajcie. Zostało jeszcze 129, znaczy 119 ulic. Proszę wybierać, tylko proszę nie jakaś tam agresowa, no bo żebyśmy nie wyleźli w jakieś krzaki tam. Albo Porzeczkowa. Albo Porzeczkowa, tak? Na agresowej 6 budynków, więc trochę mało historyczne te budynki, ale zapewne nie chcemy nic sugerować, mamy z tyłu głowy z Michałem jakieś swoje pomysły. Ale poprosimy o państwa propozycję za dzień dzisiejszy. Bardzo pięknie dziękujemy. Jak mówi przysłowie, dobrzy ludzie mają dobrą pogodę i tak jest, po raz kolejny się stało w dniu dzisiejszym. Obiecuję kolejne zagadki, kolejne nagrody dla państwa za tydzień. Teraz, za miesiąc, przepraszam. Teraz śmiało można nam podziękować gromkimi brawami. Śmiało, śmiało. Dziękujemy. Wiecie co? Porywa mnie zawsze u państwa ten spontan taki, że sami tacy chcecie nam tymi sprawami podziękować. Bardzo dziękuję państwa i do zobaczenia.